wszyscy gotowi. Start, walka! To jest ostatnia runda tego starcia. Grzegorz i Marcin muszą teraz wstawić na ostatnią kartę. Pokazać, na co ich stać. W tej rundzie wszystko może się okazać, kto wygra. Oboje są bardzo doświadczonymi zawodnikami i to niejednokrotnie drobne różnice punktowe świadczą o tym, kto zwycięża. Ci zawodnicy walczą już przed wami ponad 4 minuty. Ciężar tej zbroi to niejednokrotnie około 30 kg na ciele. To o, piękna wymiana. Doszło do klinczu. Marcin nabija punkty. Marcin teraz został zablokowany przez Grzegorza. Grzegorz sobie zbiera punkty. Marcin jest odsłonięty. Co zrobi? Czy Grzegorz go obali? Kto obali? Doszło do klinczu. Marcin jeździ. Jest obalenie ze strony Grzegorza. Walka trwa dalej. Moi drodzy, uwierzcie mi, to jest strasznie wymęczające. Kolejne obalenie, brawo! Grzegorz po raz drugi obalił przeciwnika. Ileż ci zawodnicy muszą trenować, żeby wytrzymać całe 6 minut walki. Doszło do klinczu. Zawodnicy, zauważcie, że ci zawodnicy niejednokrotnie muszą atakować się po głowie, co jest narażeniem, że przeciwnik dostanie w kark. Na szczęście zawodnicy mają jeszcze płytki. Stop! Jak widzicie na przykładzie Grzegorza, z tyłu karku ma metalową płytkę, która chroni go przed wszelkimi uderzeniami w tył głowy, w kark, co niejednokrotnie chroni naszych zawodników przed wszelkiego rodzaju kontuzjami, czy też tak zwanymi knockoutami. Stosunkiem 3-0 wygrywa Grzegorz! Warmia i Mazury! Konwent Świętego Piotra w Olsztynku! Herbu Ślepowrąt!